Moim i Państwa gościem jest Leszek Szurman, cieszyński wędrowniczek, który wrócił niedawno ze swojej wyprawy pieszo-rowerowo-kajakowej. Gdzie to Pan był? Byłem. Przejechałem, przeszedłem piechotą pętlę toruńską, czyli z Cieszyna to jechałem rowerkiem do Torunia, tam przesiadłem się na Wisłę. Wisłą dopłynąłem do Białej Góry, z Białej Góry na śluzę na Nugat. Nugatem dopłynąłem do Malborka, z Malborka na Elbląg, z Elbląga rzeką Elbląg na jeziora, później pochylniami na kanale elbląskim do Ostrudy i z Ostrudy Drwęcą do Torunia z powrotem. No była to trochę inna wycieczka, bo z tych wszystkich rzek, które na razie przepłynąłem, to Drwęca się mi dała najbardziej we znaki. Wydawało się rzeka nizinna, ale... Czyli tak, trudna rzeka? Zwariowana rzeka, same meandry, bardzo dużo zakoli. No praktycznie płynie się, cały czas się kręci, cały czas zakręty, tak jak wykres EKG mówię, nie? Dużo zwałów, dużo gałęzi. Nurt rzeki dosyć ładny, ale tam jak jest przez park krajobrazowy, to jest dużo takich właśnie drzew zwalonych i to trzeba było omijać. W wielu miejscach trzeba było wychodzić, przenosić, przeciskać ten kajak pod tymi pniami. Ile kilometrów łącznie pan przepłynął, przejechał? 480 kilometrów przepłynąłem, no gdzieś do Torunia, nie wiem ile to z Cieszyna będzie, 600, bo też jechałem takimi ścieżkami rowerowymi, trochę ta droga też nie była prosta, tylko lasami, polami, no trasa rowerowa była też dosyć ciekawa. No miałem dużo awarii, bo wózek miałem taki nowy, kupiony. No ale ten wózek miał takie fajne opony, że codziennie miałem jedno klejenie, jak nie dwa. Także wózek mi dał w znaki dość porządnie. Dopiero w Miłomłynie, w takiej miejscowości, udało mi się w takich fajnych ludzi. Załatwiłem sobie kółka do tego rowera dobre. Myślałem, że miał fajny wózek. Niestety, jak wracałem już do Cieszyna, miałem wypadek. Najechał na mnie pan samochodem. Rąbnął mi do tyłu, do wózka. Wózek skasowany, rower skasowany. Na szczęście mnie nie skasował. Kultura kierowców jest dziwna niekiedy na tych drogach. No może ten pan nie zauważył, zważywszy na to, że miał 80 lat. No ale najgorsze jest to, że on uciekł z miejsca tego wypadku. No na szczęście zatrzymał go jakiś kierowca i policja i tamte różne sprawy związane z tym. Ale rower skasowany i co? I teraz trzeba kupić nowy rower, czy kolejna wyprawa to już będzie tylko pieszo-kajakowa? Ja mam na dobrą sprawę 5 rowerów, także... A, czyli jest zapas. Jest zapas. No są to stare rowery, ale idzie z nich zrobić coś. No nowy by trzeba było kupić, ale PZU się nie kwapi z odszkodowaniem. Zresztą posłali mi taki dosyć... No, jakby to był rower za 1200 zł, to bym to przyjął, nie? Bo 1400 zł. No ale rower jest, jak mi wycenił w serwisie, na naprawę trzeba 3500. Więc odrzuciłem ich ofertę, no odwołałem się, zobaczę co będzie dalej, no. Zresztą, no co ja mogę zrobić, więc jak tyle uznają, no to będę trzeba wziąć tyle i koniec, nie? No ale najważniejsze, że panu się nic nie stało, czyli co to taka wyprawa z przygodami? No ta wyprawa była dosyć dla mnie z przygodami. Jak kiedyś z Pawłem płynąłem, to była dla Pawła, bo się Boroczek wywrócił w kajaku, nie? No ale w tym roku, no ja miałem pecha, ale mnie to nie, no tak się zdarza, no. Ale to pana nie zraża? Nie, absolutnie. Plany mam następne lata, znowu jakieś fajne. No także jeszcze po powrocie to z Pawłem żeśmy zrobili
koronę Sudetów, czyli 16 szczytów w Sudetach żeśmy przeszli. No nie tak całkiem, bo żeśmy samochodem z Cieszyna pojechali, podjeżdżaliśmy pod każdy szczyt, no i wychodziliśmy na dwa lub jeden szczyt, w zależności ile tego było do zrobienia w danym dniu. No tam żeśmy mieli okropną pogodę, znowu lało nam całe 9 dni, praktycznie tylko w pierwszy dzień i w ostatni była ładna pogoda, ale tak ekstremalne warunki żeśmy mieli, na przykład na Śnieżce, gdzie wiatr podobno wiał w porywach 120 tych, jak to się mówi, kilometrów na godzinę, czy tak jakoś, i lało, no mgła, ale wyszliśmy na górę. Co by wyjść, jak tam na rowerach wyjeżdżali na górę, w tym dniu były zawody akurat rowerowe. No ja podziwiam tych rowerzystów, kolarzy w takich warunkach, gdzie na ustość nie szło, a na rowerze wyjeżdżali na szczyt, na Śnieżkę. To jest na pewno wysiłek. Pan już tutaj wspomniał o tych planach na kolejne wyprawy, no to ja od razu ciągnę temat. Jakie to są te plany? No jak już mam pętlę toruńską zrobioną, no jeszcze jest pętla żuławska, czyli by znowu trzeba było w przyszłym roku zrobić tą samą trasę, czyli znowu rowerem przez całą Polskę na Żuławy i tam przez znowu Wisłą, przez Gdańsk, Szkaprawą, no znowu na Zalew Wiślany i z powrotem znowu Nugatem, Kanałem Jagiellońskim, Nugatem do Białej Góry. Może się uda jakoś tam przelecieć przez ten przekop, no bo to podobno tylko kajaki będą pływać za niedługo. Się śmieją tak, że to zabuli, to kajaki będą miały przepływ. No może i tak będzie. No i właśnie, czy to jest takie dobre połączenie rower i kajak? Sprawdza się to panu? No, z jednej strony jest to dobre, bo nie muszę nikogo prosić, aby mnie tam zawiózł. Nie? Finansowo to wychodzi praktycznie to samo, bo jakby ktoś mnie musiał zawieźć, to ja za benzynę też zapłacę tam i z powrotem komuś. To samo, co ja po drodze gdzieś jakieś noclegi, czy, ale mam przynajmniej, jak to się mówi, 3 w jednym. Także i wypoczynek, znaczy no, zwiedzanie rowerem, dużo miejsc odwiedziłem nowych, gdzie nie byłem przedtem, także tak, poznanie fajnych ludzi. No, no i przy okazji też promocja fundacji Być Razem. Promocja i fundacji, prawda, bo z założenia to było reklama i fundacji naszej cieszyńskiej. No i miasta Cieszyna, rozdałem jakich 200 ulotek, które tutaj nasz Cieszyn też mnie zaopatrzył, takie te plakietki Cieszyna, no tak, no tak to zawsze gdzieś na noclegu się ktoś pyta czy coś, no to opowiadałem o celach fundacji, no i o mieście naszym, o które jak się tam nam wydaje powinni wszyscy znać, a są ludzie, którzy nie wiedzą gdzie jest Cieszyn, w ogóle że takie miasteczko jest, zresztą ja też nie wiedziałem, że są miasta takie na przykład jak Miłomłyn. Miasteczko na Mazurach, bardzo ładne, fajne, malutkie, ale miasto. Czyli i pan się tutaj czegoś może nowego dowiedzieć i osoby, które pan gdzieś tam po drodze spotyka. Czyli co? Sezon udany? Sezon udany. Wyprawa udana? Sezon udany. No i mówię tak, no, noście kaski na głowę rowerzystom. Uderzyłem mocno, że kask jest gnieciony do środka. Może jak gdybym nie był w tym kasku, to by to się źle skończyło na pewno. Tutaj miałem na szczęście tylko odarcie na rękach, na łokciach, na kolanach, ale z głową mogłoby być. Bo jak się leci, to człowiek nie wie jak spadnie, bo to się dzieje tak szybko. Ja słyszałem tylko, znaczy najpierw, nie wiem co, czy najpierw leciałem, czy słyszałem huk. W każdym razie się to zlało w jedno. Czyli też przy okazji apel, żeby pamiętać o kasku, jeżeli już się wybieramy na taką wyprawę rowerową. Mimo że była droga mało uczęszczana, bo wybrałem taką drogę
z kłodawy na koło, nie, taką boczną drogę, nie. No niestety ten człowiek może nie widział, no mógł nie widzieć, bo pod słońce, bo to już był zachód słońca, tylko jechałem w stronę słońca, jak się to mówi, mógł nie widzieć, mógł go oślepić. No zdarzyło się, dziadek się wypierał, w końcu mu syn mówi, tata, ale te twoje lusterko. Dobrze, że to się tak skończyło, to życzymy sukcesów i powodzenia. Przed tymi kolejnymi wyprawami oczywiście liczymy na zaproszenie, że pan się znowu będzie chciał z nami podzielić tymi swoimi planami. Promuję taki styl turystyki dla panów, szóstka z przodu, jak się to mówi. Niektórzy to już nic nie chcą, a to jednak trzeba coś robić, nadal coś próbować. Swoich sił. No być aktywnym po prostu. Tak jest, być aktywnym, bo to jest ważne. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, ja również. Moim i państwa gościem był Leszek Szurman, cieszyński wędrowniczek.